Dzień dobry, witam się z wami po takiej dłuższej przerwie we vlogach, bo pamiętam, że kiedyś vlogi były co tydzień, a teraz tak, no chyba ostatni był w maju, nie wiem, ale jeżeli jesteście, to dajcie znać, będzie mi bardzo miło. Ja ostatnio mam takie wątpliwości, czy to jest sens nagrywać te vlogi i tak dalej, zresztą te wątpliwości mi towarzyszą chyba od zawsze, więc jeżeli dacie znać, że jakoś wam to, o, zmieniło się światło, że jakoś wam to sprzyja, że coś wam to daje, no to mi, ja będę miała większą motywację do nagrywania. A zapowiada się przede mną ciekawy miesiąc. Dzisiaj mamy 1 sierpnia i ja zaczynam praktyki na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym, tam gdzie byłam na wolontariacie. Z tą różnicą, że wolontariat miałam raz, czasami dwa razy w tygodniu, a praktyki mam codziennie, więc zaczynam taki okres, można powiedzieć, pracy na pół etatu w wymiarze czasowym, no bo będę musiała codziennie wstać, dojechać na praktyki i tam jestem mniej więcej pół etatu. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak się będę z tym zmagać, bo muszę się przestawić, zwłaszcza że lipiec był taki bardzo u mnie spokojny, głównie byłam w domu, trochę pracowałam, trochę odpoczywałam, piłam sobie kawkę rano, no to teraz to się wszystko diametralnie zmieni. Dzisiaj jest ciężko, ale tak fizycznie zrobiłam wczoraj sobie tabatę, pierwszy raz chyba w życiu i no jestem dzisiaj taka trochę połamana. Ale nie rozgaduję się, zbieram, jadę i pogadamy jeszcze jak wrócę. Odzwyczaiłam się od tego nagrywania. Przyjechałam właśnie z oddziału, już jestem pod domem, tylko zbieram się psychicznie, żeby wyjść z samochodu, bo strasznie pada. Już jestem wypięta z pasa, ale oczywiście zawsze jeździmy w pasie. Tak, pierwszy dzień praktyk za mną. No siłą rzeczy nie będę wam opowiadać o moich praktykach jakoś z wiadomych przyczyn, ale w ogóle mam taką refleksję, że trafiłam na praktyki w takie miejsce, które dla mnie jest ciekawe, bo i dużo się mogę nauczyć i gdzieś tam się dzięki temu rozwinąć. Nie to, że wiem to po pierwszym dniu, ale wiem to dlatego, że byłam tam wolontariuszką, więc trochę wiem już, jak to funkcjonuje. Ale w ogóle mam wrażenie, że jeżeli chodzi o studentów psychologii, to z praktykami jest ciężko. W miarę ciężko. Bardzo często te praktyki są odpłatne, co może w niektórych miejscach jest zrozumiałe, że jakby no, taki student to jest kłopot i to jest problem, ale wiem też, że są po prostu firmy, które robią na tym biznes, na praktykach, które de facto potem nie są praktykami, a jakimiś zajęciami dodatkowymi. I wiecie, że te praktyki są online w formie webinarów, no nie jest to praktyka zawodowa, czy nawet w formie warsztatów są to dalej zajęcia, więc ciekawie się ten rynek obserwuje. Ja to już mówiłam kiedyś w jakimś vlogu, ale no na prawie taki praktykant na początku w kancelarii to też zazwyczaj jest oczywiście kłopot, bo nic nie umie, ale może się potem czegoś nauczyć, no i do czegoś być przydatny. No a w przypadku studentów psychologii to tak różnie z tym bywa, zależy gdzie. Nie rozgaduję się, idę, muszę sobie chyba parasolkę wrzucić do samochodu, żebym miała na takie okazje. Nie żeby mnie zaskoczył ten deszcz, bo on miał padać, no ale nie przekminiłam tego. Po przyjściu do domu najpierw kawa, bo nie piłam dzisiaj jeszcze kawy. Ja nie jestem jakąś osobą uzależnioną od kawy, więc nie muszę jej w sumie pić, ale lubię. Tak mówi w ogóle chyba każda osoba uzależniona, na przykład paląca papierosy, że ja nie muszę palić, ale lubię. Sama tak kiedyś mówiłam, jak paliłam papierosy. Nie, absolutnie nie polecam. Jest to jeden z no nie tylko bardzo niezdrowych nałogów, ale też jakoś tak mało przyjemnych.
zrobiłam zakupy pierwszy raz od bardzo dawna, bo byliśmy do tej pory cały czas na cateringu. I dzisiaj jeszcze ten catering mamy, ale już ostatni dzień. Byliśmy 2 miesiące, było to bardzo wygodne, ale trochę nam zaczęło brakować takich naszych smaków. Już teraz w lipcu byliśmy tylko w tygodniu, w weekendy... Jej! W weekendy jedliśmy, gotowaliśmy sami. No i chcemy zobaczyć, czy ogarniemy teraz życie bez cateringu, z tymi moimi praktykami i z tym wszystkim. No zobaczymy. Kontrola zakupów. Kontrola jakości zakupów musi być. Kot z blatu. Sio. Sio. Na dół. Teraz strasznie mnie słuchasz. Jezu, jaki ty jesteś posłuszny. Jeszcze wam tylko powiem, że przeraża mnie jakość owoców jagodowych w marketach. Jakiś borówek, malin już w ogóle nie kupuję, bo zawsze są spleśniałe, ale borówek, truskawek, z winogronami też często jest problem. I ostatnio kupiłam borówki w takim małym warzywniaku. Wydawało mi się, że może to będzie lepsza opcja i też były spleśniałe. Albo pleśnieją zaraz po przyniesieniu do domu. No, nie mam tu jakiegoś zaufanego źródła borówek, niestety. Nie bierzcie ze mnie przykładu, ale rozkładam się do pracy w pozycji półleżącej, bo mi się nie chce. Nie chce mi się siedzieć. Chciałabym Chciałabym zacząć montować tego vloga, żeby go sobie montować na bieżąco i wiedzieć mniej więcej, o czym już wam mówiłam, o czym nie, bo potem jest często tak, że ja gadam po 8 razy to samo i muszę to potem wycinać, więc zacznę sobie to montować. Mam jeszcze do zmontowania podcast, który nagraliśmy z moim kolegą Wojciechem Budą i na który już was zapraszam serdecznie, bo myślę, że on już jest na kanale. To jest podcast o wartościach. Jest też nasz wcześniejszy podcast o work-life balance, też wam serdecznie polecam. I jeżeli chcecie więcej naszych podcastów, to koniecznie dawajcie znać. Jeszcze wam tylko powiem, że to są takie podcasty, które bardziej nawiązują do naszych przemyśleń w danym temacie. To nie są podcasty nagrywane ze skryptem, to nie są szkolenia, jakby nie mamy scenariusza, po prostu rzucamy temat i o nim rozmawiamy. I wcześniej był to temat work-life balance, o naszym podejściu do work-life balance, a teraz był temat wartości. Oczywiście też tam się przewijają czasem różne ciekawostki psychologiczne, no bo i ja, i Wojciech studiujemy psychologię, ale... coś mi przyszło. Ale nie jest to taki podcast naukowy, o. Także dzisiaj jeszcze chciałabym pomontować i muszę też ogarnąć sprawy księgowe, zrobić przelew i do księgowej i ogarnąć dokumenty, chociaż dokumenty mam jeszcze czas na to, więc może to ogarnę na spokojnie, ale przelew już bym chciała zrobić dzisiaj. Najbardziej kreatywne rzeczy i ja mam problem z ciszą. To nie będę oszukiwać, ja mam, wiecie, takiego chomika w głowie, który się kręci cały czas, ja muszę coś robić i mi się musi coś cały czas dziać. Oglądałam dzisiaj mecz Igi Świątek, mecz półfinałowy, przegrany na Igrzyskach Olimpijskich i teraz widziałam jakiś fragment wywiadu z nią, gdzie no oczywiście dziennikarze po meczu bezpośrednio pytają, co się stało i tak dalej. I myślę, że to musi być strasznie trudny moment dla sportowców, kiedy są jeszcze w emocjach i muszą tłumaczyć się z tego, dlaczego nie wyszło, a no, są po ciężkim meczu, gdzie zostawili nie tylko siłę fizyczną, ale też emocje. I tak sobie myślę, że oni muszą mieć bardzo taką silną psychikę i bardzo mocno wyrobioną taką elastyczność psychiczną. I to nie polega tylko na tym, żeby po meczu być takim twardym i pokazać, że wszystko po mnie spływa jak po kaczce. Iga Świątek też podczas tego wywiadu no widać, że poleciały jej łzy i zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy gdzieś tam te łzy się pojawiają. Te łzy się pojawiły u Cristiano Ronaldo w czasie mistrzostw. Teraz oglądamy też taki dokument o La Lidze. O lidze hiszpańskiej na Netflixie, taki serial dokumentalny, bardzo ciekawy. No i tam też pojawiają się różne emocje u tych piłkarzy i my jesteśmy często uczeni, że jakby człowiek taki stabilny emocjonalnie i twardy to jest człowiek, który
ma taką siłę w sobie zachować spokój w każdej sytuacji. A czasami te emocje się pojawiają. Ja na przykład jestem osobą, która bardzo dużo płacze. Z przeróżnych powodów, ze smutku, ze szczęścia, ze złości, w bardzo różnych sytuacjach. Najczęściej jest to przypałowe dla mnie strasznie, ale myślę, że ważne jest też takie dochodzenie na dłuższą metę do siebie po takich trudnych sytuacjach i gdzieś tam to, że mimo wszystko ci sportowcy potem wychodzą na kort, wychodzą na boisko i walczą, wystawiając się cały czas na ten stres i na tą porażkę. Myślę, że to jest szalenie godne podziwu. A, no i wiecie, oni jeszcze muszą potem czytać komentarze tych wszystkich internautów, którzy jakby tam byli, to by wygrali i jakby tam byli, to by strzelili tą bramkę, wygrali ten mecz, odbili tą piłkę w linię i tak dalej, więc myślę, że potem słuchanie tych wszystkich ekspertów no też musi być mocne. Powiem wam tak a propos wzruszeń, że ja niezmiennie co roku ryczę, jak słyszę syreny w godzinę W i jak oglądam to, co się dzieje w Warszawie, jak to całe miasto staje, żeby upamiętnić tych ludzi, którzy wtedy walczyli, tych ludzi, którzy wtedy zginęli. Jest to moim zdaniem piękna i bardzo wzruszająca tradycja. I nie będę się rozgadywać teraz i tutaj robić jakichś wzruszających scen, ale też jakoś tak... jest to dla mnie taki moment mocnej refleksji. Wróciłam z oddziału, ale po drodze mijałam palący się samochód na skrzyżowaniu. Tam widziałam jakichś ludzi, nie było tam nikogo w środku w tym samochodzie. I ja byłam trochę taka takim przerażona, ja się bałam, że to auto wybuchnie po prostu. Miałam takie, wiecie, sceny jak z filmu. Nie wiem, czy samochody wybuchają tak naprawdę, czy to się dzieje tylko w filmach. Tam gdzieś obok się zatrzymywali ludzie, więc ja już tam nie stawałam, żeby nie robić sztucznego tłumu, ale też się bałam po prostu. No widziałam, że nie było tam nikogo w środku, komu trzeba by było udzielić pomocy. No i pojechałam. I jak wracałam, to już była straż pożarna, ale był problem, żeby ta straż dojechała, bo nie mogła się przecisnąć przez samochody, które stały na skrzyżowaniu. No, ale zastanawiałam się, czy takie samochody mogą na przykład wybuchnąć. Miałam taką wizję, wiecie, że jak ja będę przejeżdżać koło niego, to on wybuchnie. Ale na szczęście nic się nie stało. Leczko mi się grzeje. Bardzo lubię leczo i zrobiłam je z kurczakiem. To znaczy jest tu kiełbaska, jest tu boczek, ale jest tu też kurczak. I dobrze to wyszło, trochę więcej białka zawsze. Dzisiaj mamy już piątek, więc zaraz zaczynam weekend. Właściwie już zaczynam weekend. Umówiliśmy się ze znajomymi jeszcze na tenisa, ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Bo niebo się robi takie niepewne. Może lunąć, ale póki co jeszcze... jeszcze jest ok, więc może się uda. Ja nie umiem grać w tenisa, mój ukochany zresztą też nie, ale w ogóle nam to w niczym nie przeszkadza. W Siemianowicach w dość dobrej cenie można wynająć korty, w sensie ja nie znam się na tych cennikach, ale tak myślę, że w porównaniu z krakowskimi przynajmniej cenami są ok. No i tak sobie odbijamy. Pewnie jak ktoś na nas patrzy z boku, a tam grają też inni tenisiści, to mają ochotę nas z tego kortu wyrzucić za łamanie zasad sztuki tenisowej, a tak naprawdę to myślę, że ich to w ogóle nie obchodzi i w ogóle na nas nie patrzą, dopóki przynajmniej nasza piłka gdzieś w nich nie leci. No, ale jest to dla mnie bardzo przyjemna forma ruchu, super przyjemna. Wracam właśnie od kosmetyczki i czuję się jak taka żulina, bo jest sobota rano, a ja no trochę napuchnięta jeszcze, bo dopiero wstałam, ale też z takimi czerwonymi oczami bochennie i wąs miałam robiony woskiem, więc taka czerwona, napuchnięta maszeruje sobie rano po osiedlu. Ale mam mocno zrobione brwi. Ja byłam przyzwyczajona do tego, że robię czasem czarną nawet hennę. Tutaj pani mnie trochę stopowała i całe szczęście, bo jednak taka henna robiona u profesjonalisty to inaczej
niż taka domowa. Idę do domu się ogarniać. Pomalowałam się i powiem wam, że jestem w szoku, bo oczywiście te brwi nadal są mocne, tak w stosunku zwłaszcza do moich jasnych włosów, ale jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyglądają, jaki mają kształt, dałam sobie na nie trochę mydełka, natomiast nie mam nic na rzęsach i sobie pomyślałam, że przy takiej hennie to w sumie mogłabym nie malować rzęs na co dzień, no bo tak całkiem okej to wygląda. Postanowiliśmy sobie zrobić dzisiaj wycieczkę i odwiedzić moją mamę, ale po drodze, a właściwie nie tak bardzo po drodze, ale zrobiliśmy jeszcze szybki wypad na Nikiszowiec po pączki w Kafe Byfej Michalscy. Są cudowne pączki, wypieki, bułeczki i kupiliśmy dwa takie pączki z kremem mascarpone, z pistacjami, z malinami. Jedliśmy już je, są zawsze bardzo dobre. I kupiliśmy takie bułki z morelami. Zobaczymy, czy będą dobre. Mam nadzieję, że uda nam się je dowieźć, bo przed nami jakieś 2 godziny drogi do mojej rodzinnej miejscowości. Kotełek ma taki mały problem, że jest ślepy. Nie wiadomo skąd on się wziął, nagle się pojawił, wprowadził się i został. Ale nie widzi. Nie widzi, za to do głaskania jest pijący. Po 2 miesiącach na cateringu odkrywam znowu pasję do gotowania. Znaczy ja nie miałam nigdy takiej pasji, ale łapię zajawkę. Nastawiłam właśnie rosołek. Mam dobre mięsko. Byliśmy wczoraj u mamy, więc mam też fajne warzywka. Tu ugotowałam jajeczka, też mamy wiejskie. Zaraz będę kroić warzywa i robić śniadanko. Tu jeszcze mamy cały zapas warzyw.